Dobry wieczór. Elbląg, a? Znam jednego gościa, który tutaj mieszka. Oszukał mnie. Jakiś czas temu dzwoniłem do niego, żeby się dowiedzieć, o czym się teraz mówi w Elblągu, jakie żarty przygotować. On mówi, Boras, żarty żartami. Elbląg to Elbląg. Nie wiem, jak stoisz z Forsą, ale jedziesz tam, musisz mieć te 700 na dziwki i narkotyki. Ja nie wiem, jestem tu od 16. Może w złych miejscach pytam. Może złych ludzi zagaduję. Bo mówił, że starcza, już poszło kurwa 900. A pamiętam, jak pierwszy raz jechałem do Elbląga. Wieźli mnie samochodem. Zasnąłem. W pewnym momencie budzą mnie, mówią, już dojeżdżam. Spojrzałem przez szybę, mówię, kurwa, maj, co za syf. Na szczęście to był dopiero pasłęk. A już kiedyś mówili mi, ciśnij bekę z pasłęka, będzie ogień. Ja mówiłem, nie. Nie będę żartował z miejsca, w którym nigdy nie byłem. Ale to się zmieniło. W zeszłym roku pierwszy raz trafiłem do Pasłęka. I dostałem w pierdol 5 minut po przyjeździe. Od geja. Nawet nie wiem, czy rzeczywiście był gejem, tak go nazwałem na potrzeby żartu. Ale skurwiel usłyszał. I to nawet nie wprost. Stanąłem sobie dłużej na chodniku. Widzę, zbliża się najebany dres. Popatrzył na mnie z pół minuty, mówi, nie podobasz mi się, gościu. A ja staram się unikać konfliktu, więc próbowałem załagodzić sytuację. Mówię, spokojnie, bez nerwów, cierpliwości. Któregoś dnia spotkasz faceta, który cię spodoba. Kiedyś występowałem w Tczewie. Akurat w całej Polsce były marsze, protesty, strajki kobiet w sprawie legalizacji aborcji. Nie dołączyłem. Nie widziałem sensu. No bo jaki ma sens legalizacja aborcji w kraju, gdzie na jakikolwiek zabieg czeka się średnio 2 lata? I wtedy też zadałem to pytanie w Tczewie i po występie podszedł do mnie gościu i mówi, możesz prywatnie. Mówi, jak masz hajs i znajomości w Tczewie, możesz zlecić zabieg nawet na 2-latku. Z ciekawości zbadałem sprawę, jest to możliwe. Mam kumpla ginekologa, potajemnie robi różne rzeczy. Można się z nim dogadać w wielu sprawach, jak to mówią, uczciwy, ale nie fanatyk. Człowiek z zasadami. Nie sypia z żoną, bo jest wierny kochance. Trochę katolik. Więc kiedyś przywódcę zapytałem go, jak sobie radzi z aborcją. On powiedział, radzę sobie doskonale. To prosty zabieg. Mówi, ale serio, nie masz z tym żadnego problemu? Powiedział, miałem, ale tylko na początku. Kiedy moja klinika nie była jeszcze dobrze znana. Teraz nie nadążam z robotą. I właśnie w tych początkowych, trudnych czasach brał zlecenia nawet na 2- i 3-latków. A 3 lata to jest, kurwa, trudny wiek. Nie? Przy takim zabiegu jest więcej biegania, więcej wrzasku. Powiedział mi, że jedyną zaletą takiego zabiegu w odróżnieniu od zwykłego zabiegu jest to, że rodzice mają już mniej wątpliwości. Ale nie przyjechałem tutaj po to, żeby mówić o aborcji, czyli wspaniały wieczór. Chciałem powiedzieć parę słów o nekrofilii.
że na pewno tutaj będzie parę osób, które będą oburzone tym, co teraz powiem, ale moim zdaniem nekrofilia powinna być zakazana. Wiem, że jest. Ale kiedyś, kurwa, nie wiedziałem. To było jeszcze w liceum. Byłem nieśmiałym gościem. A ci z was, faceci, którzy chociaż raz kiedykolwiek byli w związku z żywą kobietą, wiedzą doskonale, no, że najpierw trzeba zagadać. Może nawet bym się przełamał, ale miałem problem z dostępem do żywych kobiet, ponieważ było to liceum, kurwa, wojskowe. W wojsku kobiety to jest problem podstawowy. Jak nie ma dziewczyn, to między chłopakami narasta pewne napięcie. Czy między chłopakami? To były, kurwa, zwierzęta. Rzucali się na wszystko, co się rusza. Stąd moje powolne ruchy. Ale i to nie pomogło. Napięcie wisiało w powietrzu. Słuchajcie, przez jeden rok z powodu remontu mieliśmy jeden prysznic na 180 osób. Wiecie, co tam się, kurwa, działo? Ledwo zdążyłeś umyć ptaka i zaraz znowu był cały w gównie. Ten żart dzieli publiczność. Po prostu jedni to lubią, inni nie. A reszta? Reszta jest jak grosik w żabce. Nie ma, kurwa, reszty. Ja od wielu lat w jednej żabce robię zakupy i codziennie słyszę to samo. Będę grosik winna. Mówię, kurwa mać, młoda damo. Obawiam się, że w świetle prawa to ja będę winny, jak ci kiedyś wykurwię. Potrafię się tak zdenerwować w żabce, ponieważ sam też kiedyś zajmowałem się handlem i grosiki miałem, kurwa, zawsze. Gorzej było z grubszym hajsem. Ale teraz jest lepiej. Jakiś czas temu wróciłem z grubego melanżu. Już było rano. Dzieci były już na nogach. Wiecie, co usłyszałem? Usłyszałem, tato, chcę być taki jak ty. Powiedz mi, jak zostać komikiem. I to jest ważna chwila w relacji. Mówię, tato, chcę być taki jak ty. Mówię, siadaj. Przede wszystkim, nie jestem twoim ojcem. To nie jest zły żart. Dopóki dzieciak się, kurwa, nie rozpłacze. A mój syn zadał mi to pytanie w takim trudnym momencie. Jak przekroczyłem 40, to zacząłem więcej myśleć o życiu, o jaki jest sens życia, o tym, kim jestem. Mój szwagier jest ogrodnikiem. On mówi, pokaż mi swój ogród, a powiem ci, kim jesteś. Ja nie mam, kurwa, ogrodu. Mój kuzyn policjant, taki średnio rozgarnięty gość, ale najbystrzejszy na komendzie. Mówi, pokaż mi swój dowód osobisty, a powiem ci, kim jesteś. To jest bardzo precyzyjne, doceniam. Ale najbardziej podoba mi się to, co usłyszałem od sprzedawcy obuwia na moim osiedlu w Poznaniu. Powiedział, pokaż mi swoje skarpety, a dobierzemy sandał. Ja mieszkam na Wildzie w Poznaniu. Ta dzielnica nie cieszyła się długi czas najlepszą sławą. Nie wiem dlaczego. Mieszkam tam chyba z 15 lat i jeszcze nigdy nie dostałem po mordzie, kiedy chodzę po nocy. A w samym zeszłym roku takich okazji było ze 100 i nic. Nikt nie oddał. Także dzielnica jak dzielnica. Jakieś pół roku temu mój sąsiad udusił żonę. Nie pochwalam. Nie podoba mi się to. Oczywiście swoją, nie moją.
Dlatego mówię, nie podoba mi się to. Pamiętam na początku, jak zacząłem zajmować się stand-upem, byłem w Warszawie na nagraniu krótkiego materiału dla telewizji. Po powrocie znajomi pytali, mówią, Boras, ile płacą? Ile płacą za taki występ w TVP? A ja mówię, różnie. Zależy od konkretnego wykonawcy. Ja płaciłem 76 zł. Flik z busem tam, pociągiem z powrotem, plus fajki. Zmieściłem się w stówie. Nie było źle. Więc zacząłem dużo jeździć. Pamiętam, byłem we Wrocławiu. We Wrocławiu wziąłem udział w protestach przeciwko spektaklowi Śmierć i dziewczyna. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to pewien reżyser postanowił zaangażować aktorów porno do swojej sztuki teatralnej. Wziąłem udział w protestach. Z całym szacunkiem dla wolności twórczej uważam, że porno w teatrze to głupie i nieodpowiedzialne psucie porno. Aktorzy porno to są kurwa żywi ludzie. Przygoda z teatrem potrwa kilka miesięcy i wrócą na swój plan. Rozpierdoleni wewnętrznie filozofiami, rozterkami postaci. Czy to im pomoże w ich robocie? Wątpię. Albo inna sprawa z Wrocławia, nie wiem, czy pamiętacie, ile było gadania, jak to w jednym z wrocławskich szpitali wycięli gościowi zdrową nerkę i zostawili chorą. Mówię, co w tym dziwnego? Stanąłem po stronie lekarzy. To był oddział transplantologii. Po co im chora nerka? Porno i chore nerki, to są moje tematy. Ja mam 46 lat, ale mówią, że nie wyglądam na tyle. Przeważnie dają jakieś 57. A czy to źle? Że ktoś jest rozwinięty ponad swój wiek? A on czasami słyszę, że ktoś ma tyle i tyle lat, ale jest młody duchem. Pytam, co to kurwa jest młody duchem? Znam dużo trafniejszych określeń na kogoś, kogo ciało rozwija się zgodnie z naturą, a umysł pozostaje daleko w tyle. ...46 lat. To jest dziwny wiek. Nie jesteś ani młody, ani stary. To samo mam z forsą. Nie jestem ani biedny, ani bogaty. Można powiedzieć, że jestem takim finansowym pizdusiem. Powiem wam, że nie czuję się najlepiej. Całymi dniami milczę, chodzę z truty. Nic mi się, kurwa, nie chce. Żona mówi, że jeszcze trochę i odejdzie ode mnie. Nawet to mnie nie cieszy. A wy się śmiejecie? A ona nie lubi, kiedy tak mówię. Wkurwia się. Ale to nie jest jedyny powód, dla którego to robię. Ci, którzy ją dobrze znają, mówią mi, Boras, kto jak kto, ale ty nie możesz narzekać. Mówię, zgadza się. Od kiedy jesteśmy razem, nic kurwa nie mogę. A mam powody do narzekań, mam sporo powodów. Nie wiem, jak jest w waszych małżeństwach, bo pewnie jest tu parę małżeństw, ale moja żona przede wszystkim rozbiła mój poprzedni związek. I blokuje kurwa kolejne. Wiecie, o co chodzi. O ile z rozbiciem poprzedniego związku zdążyłem się już oswoić. Nawet wybaczyć, tym bardziej, że wiele razy przepraszała mnie za to. Mówiła, że żałuję. O tyle blokowanie kolejnych trochę mnie, kurwa, blokuje. Czasami czuję się jak więzień. Więzień z dożywociem. Dlatego palę i piję, mówią szkodliwą. Wie kurwa, przy dożywociu. Przy dożywociu, palenie i picie to jedyny sposób na skrócenie odsiadki. Niektórzy ludzie nie wierzą, że palenie zabija. Ja tam wierzę. I chętnie częstuję.
No, oczywiście próbowałem parę razy rzucić to gówno. Zacząłem nawet biegać. Poznałem nawet kilku biegaczy, ale tylko tak na cześć, cześć, jak się masz, bo zaraz, kurwa, biegli dalej. Powiem wam, to jest banda pozerów. Banda pozerów. Biegowe buty, biegowe gacie, jakieś liczniki poprzyczepiane. Ja jestem perfekcjonistą. Ja biegałem wolno i dokładnie. A poznałem naprawdę wielu gości, którzy rok do roku robią maraton w coraz krótszym czasie. Jak dla mnie, trochę na odpierdol. Błogosławieni ci, którzy się smucą, albowiem oni zostaną pocieszeni. Znam i lubię takie cytaty, bo kiedyś chciałem być księdzem. To było zaraz po studiach, znaczy tam studiach, kurwa, zarządzanie i marketing. Połowa absolwentów myślała o kapłaństwie. Chodzi o to, że kiedy kończyłeś w tamtych czasach zarządzanie i marketing, to po paru miesiącach szukania roboty byłeś gotów podjąć, kurwa, jakąkolwiek. A robota księdza wydawała mi się atrakcyjna. Tym bardziej, że miałem predyspozycję. Nie miałem dziewczyny. Pierdoliłem o rzeczach, o których nie mam zielonego pojęcia. I dwie babcie finansowały mnie ze swoich rent co miesiąc. Można powiedzieć, byłem już jedną nogą w branży. Brakowało tylko święceń. Żeby podkręcić CV, przeszedłem się nawet po kolędzie. To bardzo proste, możecie spróbować. Przecież nie wiem, jak jest w Elblągu, ale w Poznaniu połowa parafian i tak nie kojarzy swojego proboszcza. Więc podejmowano mnie godnie. To nie wiem, może byłem podobny, też nigdy go, kurwa, nie widziałem. A tym, którzy zwietrzyli podstęp, mówiłem: błogosławieni cisi. Albowiem coś tam, coś tam. Wszystkiego nie pamiętam. Dziękuję za oklaski, bo teraz wszystko się zmieniło. Teraz mam na pięku z Bogiem. Czy sorry w ogóle, że tak przeskakuję z tematu na temat? Najpierw o Kościele, teraz nagle o Bogu. W końcu zająłem się komedią. Pamiętam, parę lat temu była fajna impreza komediowa, bardzo wyjątkowa, pod tytułem Pimp Party. Mieliśmy futra, łańcuchy, okulary, było chyba z 10 komików. Wszyscy żarty miały dotyczyć tematów woda, dziwki, narkotyki, hajs. Organizator tego wydarzenia zadzwonił do mnie parę tygodni wcześniej, mówi: Boras, masz dzieci, masz rodzinę, czy chcesz w ogóle publicznie mówić o takich rzeczach? Woda, dziwki, narkotyki, hajs. Mówię: Jacek, z pewnych rzeczy się nie wyrasta. Dalej lubię pierdolić o rzeczach, o których nie mam zielonego pojęcia. Może z wyjątkiem narkotyków. Ja mam dzieci, a jak masz dzieci, to inaczej myślisz o narkotykach, rzeczywiście. Życie zmienia się o 180 stopni. Zanim urodziło się moje pierwsze dziecko, nie brałem nic. Ale potem chciałem spróbować. Nie chcę być takim rodzicem lamusem, wiecie. Chcę wiedzieć, co jest grane, jak rozmawiać z dzieckiem, jakie pytania zadawać. Skąd to masz, za ile, czy się opłaca. I eksperymentalnie spróbowałem wielu rzeczy. Parę nawet mi się bardzo spodobało. Ale to jest kurewsko droga przygoda. Więc kiedy idziesz do apteki i nie stać cię na lek, to prosić o tańszy odpowiednik. Więc ja udałem się do mojego dealera. Wskazałem kilka ulubionych rzeczy. Poprosiłem o odpowiednik. Powiedział, żebym dał mu trochę czasu. Więc postałem chwilę, zanim skończył się śmiać. Potem spojrzał na mnie, podniósł palec i powiedział: miłość. Miłość jest najlepszym narkotykiem. Mówię: skurwiel, zaskoczył mnie to odpowiedzią. Bo próbowałem i wcale nie wychodzi taniej.
Ale zadzwoniłem do Jacka i mówię, jednak chyba rezygnuję z tej imprezy. Tematów nie zgłębiłem wystarczająco dobrze, więc chyba w to nie wchodzę. Mówi, Boras, no przyjdź po prostu, opowiedz, jak byłeś w burdelu. Mówię, kiedy? No nie wiem, przyjdziesz, opowiesz, jak było i kiedy. Mówię, Jacek, ja nigdy nie byłem w burdelu. Mówi, Boras, dobra, w każdym razie przemyśl tą sprawę. Z 5 minut monologu, 5 stówek. Mówię, Jacek, właśnie sobie przypomniałem, kurwa, byłem. Ale tylko raz. I to w porównaniu z moimi kumplami dość późno, bo dopiero jakieś, ja wiem, rok po ślubie. Rok po ślubie i tuż przed rozwodem. Rok po ślubie i tuż przed rozwodem. Z moją pierwszą żoną. Czy wtedy wszystko jeszcze było okej, okay, nie było mowy o rozwodzie, ale wiecie, jakie są sądy w Polsce? Bez powodu nie dadzą ci rozwodu. Od czegoś trzeba było zacząć. I nawet się z tym nie kryłem. Wiecie, jaka była jej reakcja na fakt mojego pobytu w burdelu? Powiedziała, Boras, co ty tu kurwa robisz? Także nie jesteśmy już razem. Oczywiście jest to zmyślona historia na potrzeby tamtego wieczoru, tak naprawdę. Nie była to żadna moja pierwsza żona, tylko pierwsza taka poważna dziewczyna. Nie był to burdel, tylko zwykły lokal. Skręciła z innymi, ale nie robiła tego za pieniądz. Być może próbowałbym uratować ten związek, gdyby były z tego jakieś pieniądze. Miała na imię Natalia. Mówiłem na nią Natka. Potem Nać. A potem kurwa na. Związki. Faceci w związkach bywają zupełnie ślepi. Nawet kiedy dowody zdrady wydają się ewidentne. Ja na przykład. Mam dwójkę pięknych i mądrych dzieci. Ale kocham jak swoje. Jakiś czas temu byłem na ślubie przyjaciela, który powiedział, że najlepszym prezentem, jaki możesz dostać z okazji ślubu i jaki on dostał, jest dobra teściowa. Nie wiem. Ja mu dałem komplet kieliszków. Ale w ramach toastu opowiedziałem historię z własnego życia. Kiedyś byłem związany z pewną kobietą, która bardzo szybko zaproponowała, żebyśmy zamieszkali razem w jej dużym domu. Miałem sporo wątpliwości, ponieważ krótko się znaliśmy. Poza tym nigdy wcześniej nie mieszkałem z kobietą. Ale wzięła na siebie wszystkie rachunki, więc zgodziłem się. Kiedy przyjechałem na miejsce z walizkami, okazało się, że razem z nami będzie mieszkała jej matka. Miałem sporo wątpliwości, ale przypomniała mi o rachunkach. Ale wieczorem mówię, słuchaj, czy to jest najlepszy pomysł? Z matką partnerki pod jednym dachem, mówię, różnie mówią. Powiedziała, spoko, moja matka jest w porzu. Miesiąc później już mnie tam nie było. Ta idiotka potrafiła przypierdalać się o najdrobniejsze rzeczy. Mieszkanie było jej, pomiatała nami. Znaczy mówię nami, bo nie oszczędzała nawet swojej matki. Która rzeczywiście okazała się w porządku. Jak mówiłem, już mam dzieci. Czasami ci, którzy nie mają dzieci, pytają mnie, mówią, Boras, co jest najtrudniejsze w wychowaniu dzieci? Mówię im, najgorsze jest pierwsze 9 lat. Tyle wiem na razie. Mój syn ma 9, to jest śmieszny wiek. On już czasami mówi, że jest na coś za stary. A w ogóle wszystkim nam, na każdym etapie życia mówią, że jesteśmy na coś za młodzi albo za starzy. On miał 6 lat i już mówił, że jest za stary na klocki Duplo. Skojarzycie, jest to taka uproszczona i powiększona wersja klocków Lego, żeby dziecko nie udławiło się, nie połknęło. A ja mówię, co by się takiego kurwa stało?
Chodzi mi o tą całą histerię związaną z bezpieczeństwem. No. Kiedyś było inaczej. Jak byłem mały, to mój jeszcze młodszy brat lubił ssać monety. I co się stało? Nic się, kurwa, nie stało. Takie, które znalazł na dywanie albo nawet na spacerze w parku. Nic się, kurwa, nie stało. Któregoś dnia połknął 5 zł. Nic się nie stało. Po prostu 3 dni później znaleźliśmy to w jego nocniku. Oczywiście w rodzinie był strach przez te 3 dni, że wiecie, przewody pokarmowe na tych zwężeniach pobiorą jakąś prowizję. Ale nic takiego się nie stało. Organizm to kompletnie zignorował. Można powiedzieć, miał to w dupie. Kiedy połkniesz 5 zł, z dupy nie wyjdzie ci 4,50. Tylko całe 5 zł. Mój brat do dzisiaj pamięta to szczęście, jak znaleźliśmy go obsraną monetę. To jest moje 5 zł, jest dokładnie takie samo. Jest może trochę inne w smaku. Ja czasami nie daję rady z dzieciakami. Próbowałem sobie nawet sporządzić taki system nagród i kar. Jest gotowy w połowie. Nie mam głowy do nagród. Któregoś dnia zastosowałem wszystkie kary. Wszystkie kary i nic. Więc poszedłem do psychologa. Psycholog powiedział krótko, telewizja. Telewizja ma ogromny wpływ na rozwój dzieci. Jeżeli ma pan w domu telewizor, proszę go po prostu znieść do piwnicy. Powiedziałem, o nie. Jak kara, to kara. Niech siedzą bez telewizora. Ale nie chcę być złym ojcem, chcę być dobrym ojcem, więc wieczorem zniosłem mi ten cholerny telewizor. Ale bez anteny. Jedynie jako źródło światła. Tym bardziej, że mam 2 telewizory. Lubię telewizję. Telewizja mnie wzrusza. W telewizji polskiej najbardziej mnie wzrusza rower ojca Mateusza. Słuchajcie, ja znałem w życiu tylko jednego księdza, który jeździł rowerem. Mówili, to był dobry ksiądz. Co prawda raz w miesiącu wsiadał w samochód i odpierdolony w najlepszy garnitur jechał do kasyna. Ale wracał rowerem. Polacy nie lubią polskiego morza. O, jeżdżą po świecie, nie lubią polskiego morza. Mówią, że kurorty są tandetne, a morze nieprzewidywalne. I coś w tym jest. Kiedy w zeszłe lato szedłem z wędzarni ryb Jamajka, kurwa, w Sarminowie, w kierunku Istanbul kebab restaurant w Chłopach, morze miałem po lewej stronie. Po chwili, kiedy wracałem, było już, kurwa, po prawej. A po drodze lody, gofry, lody amerykańskie, lody włoskie, baloniki, tatuaże, warkoczyki, rejs statkiem pirat 3 km w morze, powrót za dopłatą. Przejażdżka trójkołowym motocyklem z wąsatym fanem country pod amerykańską banderą. I znowu baloniki, tatuaże, warkoczyki. Tak się naciąga idiotów. A wyszedłem tylko po bułki. Na plaży też nie było lepiej. Jakiś gówniarz z zaparawanu obok skumał się z moim synem i opowiadał o swojej rodzinie, więc przestałem go słuchać. Ale w pewnym momencie słyszę, jak mówi, tak w ogóle? To jestem pół Polakiem, pół Niemcem i pół Rosjaninem. Mówi, kurwa mać, półtora człowieka. Przepadła mi gazeta, spojrzałem na niego, mówię, wagowo by się zgadzał. Ale kto mu to powiedział? Przecież początek jego biografii będzie wyglądał jak kiepski żart. Przychodzi Polak, Rusek i Niemiec. I na co liczą jego starzy? Na 750 plus? Zaraz przyszli i go zabrali, każdy też po półtora człowieka, więc można powiedzieć, miał 3 rodziców. Macie, jeden z moich ulubionych pisarzy, Kurt Vonnegut, napisał kiedyś, że zmarnował najlepsze lata młodości na sklejaniu modeli samolotów i masturbacji. Mówię, kurwa, on zmarnował? Przynajmniej robił jeszcze te samoloty.
Dziennikarze mnie wkurwiają czasami. Uważam, że czasami nie dają rady. Nie wiem, czy słyszeliście o tej sprawie. W Poznaniu było o niej głośno, jak to pewien konwojent po paru miesiącach pracy w Swarzędzu ukradł 8 milionów i zniknął. Oczywiście w tym kraju zbyt długo nie możesz być szczęśliwy, więc go dorwali. Ale chodzi mi o to, co napisali w gazecie lokalnej po tym, jak go złapali. Napisali: fałszywy konwojent, który ukradł 8 milionów w Swarzędzu, okazał się krawcem z Łodzi. Dlaczego fałszywy konwojent? Przecież pracował, zatrudnił się jako konwojent i pracował parę miesięcy, był nawet wzorowym pracownikiem. I dlaczego okazał się krawcem? Po prostu wcześniej był krawcem. Kierując się tą logiką, można powiedzieć, że był fałszywym krawcem, bo nie zawsze był krawcem. Wcześniej był uczniem, też fałszywym, bo jeszcze wcześniej był przedszkolakiem. Też fałszywym, bo jeszcze wcześniej był niemowlakiem, zarodkiem, plemnikiem. O, plemnikiem był fałszywym. Bo jeszcze wcześniej stanowił po prostu integralną część męskich genitaliów. Trzeba docierać do źródeł. Dlatego rzetelny dziennikarz powinien napisać: fałszywy konwojent, który ukradł 8 milionów w Swarzędzu, okazał się chujem z Łodzi. A propos chuja. Mój najlepszy kumpel ze szkoły. Miał problemy z potencją. Do tego stopnia, że w końcu w ogóle przestaliśmy się kumplować. Ale później wszystko się zmieniło, ożenił się. Ale bardzo się zmienił, nie chcę wychodzić z dawnymi kolegami na miasto. W którąś sobotę byliśmy na starym rynku w Poznaniu, pijemy piwo, dzwonimy do niego, żeby do nas dołączył. Powiedział nie. Mówię mu: kurwa, podaj nam chociaż dwa powody, dla których nie warto wyjść z kolegami na piwo w sobotni wieczór. Powiedział: okej. Punkt pierwszy, mam piękną żonę. Punkt drugi, jest zajebista w łóżku. Skurwiel pokonał nas. Przyznaliśmy mu rację w każdym punkcie. I na koniec powiem wam tylko jeszcze, że czasami kobiety zaczepiają mnie jako pierwsze. Kobiety, które zaczepiają mnie jako pierwsze, mają wspólną cechę. Należą do Świadków Jehowy. No i bardzo dobrze, bo ja lubię akurat Świadków Jehowy. Lubię z nimi rozmawiać. Przepraszamy. Czy możemy zadać panu jedno pytanie? Mówię: jasne, tylko właśnie kurwa padło. Mówią: no tak, rzeczywiście. W takim razie, czy możemy zadać panu drugie pytanie? Mówię: kurwa, dziewczyny. Zezwalam na trzy pytania. Zostało jedno. No tak, w takim razie możemy zaczynać. A ja kończę. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To był wspaniały wieczór. Dzięki.